Państwa. Ja w przeciwieństwie do przedmówcy będę bardzo niezdyscyplinowany i filozoficznie, i nie wiem jak jeszcze logicznie zapewne też, ale chciałem Państwu zaproponować taką po prostu w zasadzie prowizoryczną lekturę tego wiersza Wiktora Woroszylskiego. Zacznę może od tego, że nie wiem, czy Woroszylski jest dzisiaj poetą znanym i cenionym. Myślę, że chyba nie. Prawdopodobnie pewien wysiłek, który wkłada Ryszard Krynicki w wydawnictwa Pięć, aby jego poezję przypominać za pomocą wyborów, myślę, że jest cenny, ale chyba nie jest dzisiaj Woroszylski poetą znanym. Raczej należy do poetów zapomnianych. Byłoby pewne pytanie, czy warto tę poezję jakby przypominać. Bo jakkolwiek, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest mi całkowicie, powiedzmy tak, filozoficznie, ideowo odległy, to myślę, że mimo wszystko w pewnych zakresach warto do tej poezji wracać. No Woroszylski na pewno, myślę, znany jest, przynajmniej nam polonistom powinien być znany, z tego, że był jednym z tych pryszczatych socrealistów. Potem po tym doświadczeniu rewolucji węgierskiej trochę mu się zmieniło, ale wydaje mi się, że nie do końca mu się zmieniło w jego poezji. Natomiast te ostatnie jego wiersze wyraźnie mają pewne nawiązanie do Pana Boga. Także w tym sensie chciałem przypomnieć ten wiersz, który pochodzi z drugiej połowy lat 60., czyli jakby z tego okresu Woroszylskiego, powiedzmy, po poemacie Twój powszedni morderca, który uchodzi za taki przełomowy w jego twórczości, jakby, gdzie jego twórczość jak zmierza do pewnej dojrzałości, do wyjścia już z tej takiej poezji socrealistycznej albo quasi-socrealistycznej. Ale szczerze mówiąc, ja tutaj z kolei nie chciałem robić żadnej ilustracji, ale bardziej mnie ten wiersz zafrapował nie z powodu poezji Woroszylskiego, ale z powodu tematu, czyli tego tematu, którym jest ofiarowanie Izaaka. Jest to temat bardzo poważny. Myślę, że jedna z takich ważniejszych, jeden z ważniejszych epizodów biblijnych i chyba jeden z bardziej kontrowersyjnych, czy budzących spory, czy wręcz oburzających epizodów. I wydaje mi się, że jakkolwiek literatura polska, taka jest moja teza, mimo że jesteśmy krajem, powiedzmy, czy byliśmy krajem jakoś katolickim, chrześcijańskim, to miałem takie zawsze wrażenie, że mimo wszystko literatura polska niespecjalnie głęboko schodziła do różnych pokładów biblijnych, wiary i tak dalej. I między innymi ten temat ofiarowania Izaaka, który mówię, należy do jednych z takich najbardziej poważnych, no też pokazuje, bo dopiero tak naprawdę XX wiek przynosi jakby poważniejsze teksty polskiej literatury związane z tym wydarzeniem. Ja tylko chciałem się zatrzymać na jednym wierszu, ale chciałem tylko wspomnieć po prostu, bo żeby też pokazać, że mówimy tu o pewnym korpusie tekstów. Edward Fiała 6 lat temu opublikował monografię w zasadzie Abraham w polskiej prozie biblijnej i tam zajmuje się tymi tekstami prozatorskimi poświęconymi i Abrahamowi, i w szczególny sposób temu wydarzeniu, jaką była ofiarowanie Izaaka na Górze Moria. I tam przywołuje teksty między innymi, czy zwłaszcza Zofii Kossak-Szczuckiej, przywołuje teksty Wyprawa do Krainy Moria Konińskiego, Dno Studni Niepamięci Zawiejskiego, mały esej Kołakowskiego z Klucza Niebieskiego i jeszcze wiele innych tekstów, między innymi wydane parę lat temu, bo również poświęca dużo uwagi eseistyce, książce Abraham, Meandry Wiary Sławomira Zatwardnickiego, również też nawiązuje do pewnych medytacji Żychiewicza. Także bardzo, bardzo, bardzo bogato to. Recenzentem tej pracy był Wojciech Ligenza, który opublikował właśnie recenzję tej pracy, gdzie stwierdził, że między innymi to, czego mu zabrakło w opracowaniu Fiały, to żadnego w ogóle odniesienia do poezji polskiej, która podejmuje ten temat. I sam stwierdził, że w gruncie rzeczy faktem jest, że tych tekstów poetyckich poświęconych Abrahamowi, a zwłaszcza odwołujących się do ofiarowania Izaaka, jest w polskiej poezji bardzo mało,
I on wylicza przede wszystkim trwogę przed śmiercią Józefa Witlina z hymnów z 1920 roku. I potem mówi o innym wierszu Witlina, prawie 50 lat późniejszych, 68 roku, wiersz Lament Barana Ofiarnego. Wspomina właśnie ten wiersz Woroszylskiego, Praojciec Abraham, który był opublikowany w zbiorze Zagłada Gatunków z 1970 roku, ale napisany był w 1967 roku. I wymienia jeszcze wiersz, którego nie ceni, choć jego autorką była Wisława Szymborska, wiersz Noc z tomiku Wołanie do Yeti z 1957 roku. I w zasadzie mówię, że to jakby wszystko. Mnie się udało dotrzeć jeszcze do kilku innych, myślę, bardzo ważnych tekstów poezji polskiej powojennej, odnoszącej się do ofiarowania Izaaka. Ja je wymienię tutaj i przejdę już do wiersza Woroszylskiego. W 1966 roku ukazuje się tom Kazimiery Łakowiczówny Szeptem i tam jest pomieszczony wiersz Ocalenie. Z 1973 roku pochodzi wiersz Ofiara Mieczysławy Buczkówny. Z przełomu lat 70. 80. jest wiersz zatytułowany Sara Anny Kamieńskiej. Jest oczywiście trzecia część tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, rzecz jasna, jeden z poważniejszych tekstów, ale jest również w tomiku Postscripta Andrzeja Szuby, jest wiersz zatytułowany Izaak, jest jakby można powiedzieć pierwsza część tego tomiku w ogóle również nosi tytuł Izaak, a całość tego tomu jest poprzedzona mottem z Księgi Rodzaju, która właśnie mówi: weźmij swojego syna jedynego. Są wiersze Julwii Hartwig, Jarosława Klejnockiego, czyli stosunkowo nowe teksty, bodaj dwa wiersze, które Klejnocki na temat ofiarowania Izaaka popełnił był. Dwa lata temu ukazał się zbiór wierszy poetki młodszego pokolenia Joanny Miller, zbiór zatytułowany Intima Thule, a w tym zbiorze wiersz właśnie jeden z wierszy poświęconych też jakby z perspektywy Sary ofiarowaniu Izaaka. Poza tym jest aspektowo u Wata w poemacie bukolicznym, u Herberta w fotografii i nawet u Jacka Podsiadły, nie pamiętam w tej chwili, nie zapisałem sobie tego tytułu, gdzie jakby można powiedzieć, że oczywiście to ofiarowanie Izaaka funkcjonuje jako pewna metafora, której on używa w sytuacji dość erotycznej, powiedzmy. Nie? Czyli jakby się okazuje, że temat ofiarowania Izaaka w polskiej poezji powojennej zwłaszcza, pomijając ten wczesny wiersz Witlina, no jest tematem dość mocno obecnym i często się pojawiającym, a nawet w twórczości tych najmłodszych poetów. Natomiast, no dobra, ja czytam ten wiersz, jeśli można, Woroszylskiego. A cóż Abrahama pędziło, Ur Chaldejski opuścił z jego pałacami i świątyniami i ogrodami i w mieście Haran także miejsca nie zagrzał, cóż go pędziło na koczowiska niepewne, odraza do krwi przelewu ofiara ludzka wstrętną mu była, nie chciał Bogom ojców poświęcać dziewcząt smagłych młodzianków, zamurowywać w kamieniu węgielnym sen, przerażenie mu odbierało w domach, na kościach wzniesionych zadów krwi człowieczej, z ołtarzy dech zapierał i uszedł mąż Abraham w pustynię. W mroku pradziejów poruszał się po omacku, nie znał jeszcze dobroci, braterstwa, noc granatowa namiotami targała i myśl jątrzyła niewprawną, może raczej przeczucie, że żywot każdy jest radością osobną i darem, który chronić należy, nie tracić, i rozpaczał Abraham, z wiarą okrutną skłócony, aż się zbuntował przeciw Bogom wszystkim i obrał jednego, który mięsa ludzkiego nie pragnął, jednakże wiatrami smagani, głodami trawieni, wiary mu nie dawali,
współwędrowcy, że nowe jest prawo Boga Abrahama, przeto epizod ów znany, jak to księga podaje, odegrał na górę z synem Izaakiem, oddalił się, ten drwa dźwigał, zaś Abraham ogień i miecz i powracając nazajutrz rzekł praojciec, chciałem był zabić, ale Bóg me ramię powstrzymał i wskazał wplątanego w ciernie baranka, to przemówiło wątpiącym do wyobraźni. Tak z odrazy i przerażenia Abrahama religie poczęły się nowe, miłosierdzie poznano i potępiono nieludzkość i nie jego już winą, że nieraz jeszcze sprzeniewierzano się prawu, składając ludzi w ofierze i mrok zapadał i wartość żywota każdego zdawała się nikłą. To jest cały wiersz, przepraszam za tę lekturę, ale starałem się zachować przede wszystkim ten podział wersowy, ponieważ Woroszyński radykalnie łamie porządek składniowy poprzez budowę wersów. Nie wiem, jak to wyszło. Mógłbym jeszcze raz przeczytać, tym razem respektując składnię, może byłoby czytelniejsze. Teraz tak. Problem polega na tym, że Woroszyński prezentuje Abrahama w sytuacji konfliktowej, kryzysowej. Jest to napięcie między dawnym jego życiem i zwyczajami ludu, wśród którego żyje, a niemożnością dalszego trwania w takim stanie rzeczy. Abraham dochodzi jakby do kresu wytrzymałości. W jakiś sposób jego naturalne, psychofizyczne wyposażenie i w tym sensie jego działanie jest tylko częściowo wolne, wolicjonalne, powodują nim raczej przeczucia i intuicje. Także jego naturalne psychofizyczne wyposażenie uniemożliwia mu dalszą zgodę na dotychczasowe uniwersum. Abraham jawi się w utworze Woroszyńskiego jako buntownik przeciwko staremu porządkowi. I jeżeli przyglądamy się całej poetyce tego wiersza, tutaj niedoskonale przeze mnie przeczytanego, to cała ta poetyka, jakby można powiedzieć, jest podporządkowana temu konfliktowi. Przenikające cały wiersz antagonistyczne, opozycyjne napięcia pojawiają się na niemal wszystkich poziomach organizacji tekstu. Myślę, że to jest też wiersz, który bardzo Barańczakowi się na przykład podobał, który wszędzie tropił i tak oceniał wiersze, że jeśli gdzieś jest coś dialektyczne, jest napięcie opozycji, to jest dobra poezja, jeśli nie ma tego napięcia, to jest to niedobra poezja. Więc myślę, że tutaj Barańczak, który chyba najwięcej tekstów poświęcił Woroszyńskiemu, byłby bardzo zadowolony. Więc mamy tak, najpierw na poziomie stylistyki. Mamy kolokwializmy typu cóż pędziło, miejsca nie zagrzał, opozycyjne do archaizmów, które tutaj chyba pełnią pewną funkcję stylizacji biblijnej. I uszedł mąż Abraham, przeto chciałem był zabić, wartość żywota każdego zdawała się nikłą. Mamy pewną opozycję semantyczną między mrokiem a takim implikowanym światłem, jakby z trudem wydobywającym się z tych mroku pradziejów. Potem mamy to radykalne rozbicie porządku składniowego przez członowanie wersowe. Ono poza tym, że ma pewną funkcję rytmiczną, dość taką z jednej strony śpiewną nieco, ale z drugiej strony łamie ten porządek. No, w wygłosach wersów, tam gdzie pojawiają się te mocne pauzy wersyfikacyjne, mocne części składniowe, podkreśla pewne słowa, które mogą tu uchodzić za pewne słowa klucze, w gruncie rzeczy streszczające całą wypowiedź. To by były na przykład takie: odraza, ofiara, nie chciał, zaduch i uszedł. To są te kilka takich węzłowych słów, które myślę dobrze streszczają cały wiersz, jakby podkreślają to, co jest intencją działania Abrahama. I w zasadzie, jeśli czytać ten wiersz, tak jak mam nadzieję, udało mnie się troszeczkę głęboko, to Woroszyński nie podejmuje nawet polemiki z tekstem biblijnym. Jeśli już, to może podejmuje pewną polemikę z jej judeo-chrześcijańskimi odczytaniami. Bo
Problem tego odczytania, które daje tutaj Woroszyński, polega na tym, że stawiam taką tezę, którą spróbuję zilustrować, że dokonuje reinterpretacji tekstu biblijnego w duchu takiego laickiego, ateistycznego humanizmu. I tu znowu istnieje pewne napięcie, bo z jednej strony Abraham jest dla niego postacią prehistoryczną. Pojawiają się praojciec, pradzieje, a więc w jakiś sposób mityczną, a z drugiej strony no, nie może nie potraktować go Woroszylski jako postać historyczną, w jakiś sposób inicjującą świadome dzieje ludzkości. I z tego powodu zabieg, jaki czyni poeta w stosunku do tekstu biblijnego, polega na demityzacji postaci Abrahama i motywów jego działania. Woroszylski zatem wyprowadza Abrahama z kontekstu biblijnego. Całkowicie Abraham jego, Woroszylskiego, jest wyprowadzony z historii zbawienia, z tej postaci, powiedzmy, Abrahama, która dla judaizmu i dla chrześcijaństwa jest ojcem wiary. Nie istnieje ktoś taki w tym wierszu Abrahama. I czyta jego historię na tle cywilizacyjnego etapu rozwoju ówczesnej ludzkości. Motywacja działania Abrahama nie jest więc transcendentna, nadprzyrodzona, ale właściwie zdecydowanie, by tak powiedzieć, przyrodzona. Bierze się z odruchu wstrętu, odrazy i konotuje raczej przeczucie, intuicję, a nie w pełni świadomą, racjonalną decyzję. Tutaj ta myśl niewprawna. Dopiero potem widać bardziej logiczne działanie Abrahama, jakby można powiedzieć, który orientuje się już w tym świecie, ponieważ jest kimś, kto wyrasta tutaj ponad swoją społeczność, ponad mentalność swoich współczesnych i szybko przekonuje się, że jako ten, który jest przeciwnikiem ofiar z ludzi, nie znajdzie uznania, nie znajdzie akceptacji u swoich współziomków, wszystkich zanurzonych w politeizmie, z którego on sam wychodzi, wszystkich jakby akceptujących fakt składania ofiar z ludźmi. Nie? I dlatego Abraham Woroszylskiego ucieka się do pewnej maskarady religijnej, do pewnego spektaklu religijnego. W jakimś sensie Abraham, już wyrastający nad, powiedzmy, mentalność swoich pobratymców, musi wrócić na chwilę do tej mentalności. Inscenizuje ten pewien teatr, dramat religijny. To jest rzecz niesamowita, bo cała jakby ten epizod, jeden, mówię, z ważniejszych biblijnych epizodów i również potem w literaturze bardzo mocno powracający, czyli ofiarowanie Izaaka na górze Moria, dla Woroszylskiego jest tylko pewnym spektaklem, pewną grą, którą inscenizuje Abraham, aby znaleźć, jakby uzasadnić dla swoich współziomków tę sankcję religijną, sankcję z wysoka. Dlatego słowo, którego używa tutaj Woroszylski, mówi, że Abraham odegrał epizod ów znany. I to jest cały ten kontekst ofiarowania Izaaka na górze Moria. Działanie jest w świecie, który przedstawia Woroszylski, skuteczne. Powołanie się na interwencję obranego, a więc w zasadzie wymyślonego przez siebie Boga, osiąga pożądany efekt. Sankcja religijna przekonuje współziomków, ale tym samym winduje ich wyżej w humanistycznym postępie. Ten wprowadzony przez Abrahama bezwzględny szacunek dla każdego życia ludzkiego wydaje się dla Woroszylskiego trwałą, w sensie etycznym, filozoficznym, choć kruchą, egzystencjalnie, praktycznie, zdobyczą rozwojową ludzkości. Myślę, że możemy tu też mówić chyba na marginesie o swoistych narodzinach etyki, moralności. Woroszylski mówi: miłosierdzie poznano i potępiono nieludzkość. W dalszych partiach wiersza Woroszylski konstatuje narodziny nowych religii, tych narodziny nowych religii monoteistycznych, których źródła upatruje, no właśnie, w odrazie, wstręcie Abrahama w stosunku do ofiar ludzkich.
I te narodziny nowych religii, stopniowo wypierających prymitywny politeizm, są też również dla Woroszylskiego tymi religiami o wiele bardziej nastawionymi etycznie. Dalej można się tylko domyślić, że i one, te religie, na pewnym etapie przysłużyły się ludzkości, bowiem w ich obrębie wypracowano kodeks etyczny. Zasadniczo dla Woroszylskiego do przyjęcia, acz bez uzasadnień religijnych nadprzyrodzonych. W całym wierszu Woroszylskiego, mimo że historia jest biblijna, nie ma ani jednej motywacji transcendentnej, nadprzyrodzonej. Bóg po prostu nie istnieje. Bóg jest tylko pewnym, można powiedzieć, istnieje jakby językowo na pewnym etapie ludzkości. Więc wydaje się, że religie mają swoją dziejową rolę do spełnienia w moralnym postępie ludzkości, jednakże stanowią tylko właśnie pewien jej etap, kiedy już ludzkość osiągnie pewną samoświadomość etyczną i co ważniejsze, jak się wydaje, zacznie ją konsekwentnie stosować, zejdą, według Woroszyńskiego, albo być może już zeszły z dziejowej sceny. Tu myślę tak na marginesie, jeszcze trochę się odwołując do tego referatu pana na temat Nowaka, no to jest chyba też w jakiś sposób problem Nowaka, bo on używa pewnych pojęć religijnych, psalm, kolęda, Chrystus, ale te pojęcia już kompletnie są przecież wyprane z treści, prawda, religijnych. Nie mają żadnej treści religijnej, absolutnie. Myślę, że tutaj u Woroszylskiego oczywiście na zupełnie innym stopniu mamy coś takiego. To idę dalej. Uderza w tej wizji Woroszylskiego fakt, że nie mamy w nim żadnego resentymentu religijnego. W takim sensie, jak na przykład pojawia się w wierszu Szymborskiej Noc. Wiersz Szymborskiej Noc jest takim wierszem bardzo poważnym i jeśli w ogóle przeglądamy większość tych odniesień, jakie literatura polska czyni do ofiarowania Izaaka, to w większości tych nawiązań mamy, można by powiedzieć, pewien resentyment religijny, mamy pewien bunt, protest przeciwko, po pierwsze, Bogu, który żąda tak krwawej ofiary, jak Bóg może zażądać od Ojca, by złożył swego Syna w ofierze. To, myślę, jest kazus na przykład, zwłaszcza jeśli chodzi o ostatnie lata, Herlinga Grudzińskiego, ofiarowanie, opowieść biblijna i potem rozmowy w Neapolu, które z Boleckim prowadzi, gdzie no, Bóg jawi się wręcz jako po prostu tyran, a Abraham wychodzi jako fanatyk religijny, który nie waha się wziąć swojego syna i po prostu go zarżnąć. No. Natomiast u Woroszylskiego tego nie ma. Ten afekt, jakby ten resentyment religijny jest u Szymborskiej bardzo mocno. No, też trzeba rozumieć, że ten wiersz Noc pochodzi z 1955 roku. Wszedł w skład tomu, otwierał tom, jeśli dobrze pamiętam, Wołanie do Yeti. Potem przez parę lat nie przedrukowywała go Szymborska w różnych wyborach. Na koniec swojego życia wróciła do tego wiersza, gdzie jest oskarżenie, można powiedzieć, i Boga, i Abrahama, i no, bardzo dużo. Natomiast w tej wizji Woroszylskiego, mimo że poniekąd moglibyśmy się spodziewać tego, nie ma tego resentymentu religijnego. Ten jakby skandaliczny tekst Księgi Rodzaju zostaje tu całkowicie rozbrojony. Wydaje mi się, że dzieje się tak z tego powodu, że cały ten liryczno-epicki wywód Woroszylskiego ma pewną funkcję, ma mianowicie obronić Abrahama. Ja tylko przywołam końcówkę tego wiersza, żeby przypomnieć. Tak z odrazy i przerażenia Abrahama religie poczęły się nowe. Miłosierdzie poznano i potępiono nieludzkość. I nie jego już winą, że nieraz jeszcze sprzeniewierzano się prawu, składając ludzi w ofierze i mrok zapadał i wartość żywota każdego zdawała się nikłą. Tu zafrapowało mnie to zdanie i nie jego już winą, że.
I wydaje mi się, że teraz cały ten wywód bardzo subtelny, który tutaj wywód poetycki przeprowadza Woryszyński, ma pewne odniesienie sytuacyjne, interwencyjne. Odnosi się do momentu powstania tego wiersza. I teraz tak, w wydaniu z roku 1970, z Zakłady Gatunków, ten wiersz nie ma daty powstania. Natomiast w późniejszych wyborach Woroszylskiego pod tym tekstem Praojciec Abraham widnieje data powstania 1967. No jeżeli tu trzeba by bronić Abrahama i nie jego już winą, to przypuszczać by należało, że będziemy mieć tu w takim razie odniesienie do po prostu różnych wystąpień antysemickich, jakie miały miejsce. No właśnie, my jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, że w roku 68, ale tak naprawdę początek to jest rok 67, czyli jest wojna sześciodniowa między Izraelem a państwami arabskimi w czerwcu 67 roku, gdzie Związek Sowiecki i inne kraje demoludów oprócz Rumunii popierają Syrię. Tak nawiasem niezły taki przerzut między czasami dzisiejszymi mamy. I oczywiście państwa arabskie ponoszą druzgoczącą klęskę. Izrael całkowicie pokonuje. No i oczywiście w związku z tym z Moskwy idą wszelkie potępienia Izraela. I tu się rozpoczyna ta cała nagonka antysemicka w Polsce. I wydaje mi się, że ten wiersz jest po prostu zawoalowaną reakcją właśnie na te pierwsze wystąpienia antysemickie. Nie? I dlatego nie może tu być żadnego, jakby można powiedzieć, resentymentu religijnego. Nie może być Abraham oskarżony o to, że chciał syna złożyć w ofierze. Nie może tu być żadnego Boga, no bo przecież żadnego Boga tak naprawdę nie było, prawda? Natomiast jakby na marginesie całego tego tekstu, ja się tak zastanawiałem, no, że tu się pojawia pewna, przynajmniej w sposób taki zarysowy, pewna historiozofia Woroszylskiego, która pokazuje te dzieje ludzkości w takiej optyce, no wydaje mi się, nie chcę przesadzić, no, heglowskiej w gruncie rzeczy. To znaczy, że dzieje ludzkości to pewien nieustanny tutaj jakby z punktu widzenia moralistycznego, moralnego, etycznego postęp, prawda? Abraham jest jakby tutaj tym prawodawcą, można powiedzieć, jest tą wybitną jednostką, która w jakiś sposób winduje ludzkość na wyższy poziom rozwoju, zmienia troszeczkę bieg ludzkości. I mimo, że puenta wiersza jest taka, nieraz jeszcze sprzeniewierzano się prawu, składając ludzi w ofierze i mrok zapadał i wartość żywota każdego zdawała się nikłą. Mimo, że Woroszyński przecież nie może zakwestionować, zaprzeczyć ani I wojnie światowej, ani II, ani nazizmowi, hitleryzmowi, no nie wiem, czy komunizmowi, bo tutaj bym miał wątpliwości, czy by zaprzeczył. Holokaustowi, nie może temu zaprzeczyć, więc nie może jakby uznać triumfalnie, że wszystko jest dobrze, idziemy jakby ku rajowi na ziemi, będzie znakomicie, ale wydaje mi się, że nawet jakby fakty, czyli nawet rzeczywistość, nawet jeżeli nieraz jeszcze sprzeniewierzano się prawu, składając ludzi w ofierze, to jednak wydaje się, że ludzkość, no teraz wystarczy tak naprawdę popracować, aby wdrożyć te zdobycze ludzkości. Nie? I w tym sensie, nie wiem, to już w tej chwili złośliwie dopowiem, że no, aż się prosi, żeby tą jedną z ważnych tych jednostek oprócz Abrahama na przykład był Karol Marx, który znowu popchnął ludzkość na jeszcze wyższy poziom rozwoju. Nic, ja w tym momencie skończę, mówię, to jest taki tekst zarysowy po prostu, to jest w ogóle problem, nad którym jakoś tam się ja sam zastanawiam. Mówię, jest tekst niezwykły Woroszylskiego, w tym sensie, że całkowita jakby, mówię, jest tekstem areligijnym, nie?
Nie ma Pana żadnego Pana Boga. Daje się to wyjaśnić tylko racjonalistycznie. W zasadzie motywacja dla działania Abrahama jest racjonalistyczna. Dziękuję bardzo.